skontaktowali mnie z firmą Bongo. Czy Maju Bongo? Nie pamiętam. I ta firma... My prawdziwi Krakowianie, wie pan? Chociaż ja się urodziłem w Paryżu. To nie tu. A ja pamiętam, że tu. Nie, wszystko ci się myli, dziecko. Nic mi się nie myli. Podniósł rękę i zapytał, a jakie pan miał zabawki w Oświęcimiu? Czy twoje najstarsze wspomnienia są z getta czy z obozu koncentracyjnego? Nie, od momentu jak się urodziłem. Przeleciałem przez drzwi szklanek i zrozumiałem, że bomba spadła. Czy jest możliwe, że tam byłem, że w ogóle przeżyłem? Gdyby nie to, że mam tatuaż na ręce, to w ogóle nawet nie wierzył w to. To jest B? B. B. B14438. To są straszne historie. Zabrali mamy. Była w transporcie do Oświęcimia, w jednym z tych, które natychmiast poszły do gazu. Słyszałem, wiesz... Samoloty amerykańskie leciały. Straszne są jednak wspomnienia, muszę ci powiedzieć. Za cholerę nie wiem, co się dzieje. Co, ja tutaj widzę jakąś trupią czaszkę. Stary, a ty nie masz smartfonu? Mam. No to po cholerę ci to wszystko. Tak, to było. Niedziela, znowu się rozstaniemy. Ostatnia niedziela. Gdyby ci powiedziano, że możesz na nowo swoje życie przeżyć, ale bez żadnych zmian, przyjąłbyś to, czy nie? Nie, ja bym się chciał urodzić na Hawajach. Patrz, co oni filmują. Zobacz w drugą stronę.